Tomek. Najważniejsze, że cel został wykonany. Gramy dalej, choć trzeba przyznać, że łatwo nie było. Nie było łatwo, znowu no, lekki dreszczyk, tak jak podobnie w ostatnich meczach. A jak powiedziałeś, najważniejsza jest wygrana, że uniknęliśmy też dogrywki, jakby nie było, bo wiadomo, jaki nasz mecz czeka w sobotę, także super, że się udało strzelić drugą bramkę i wygraliśmy w 90 minutach. I znów trzymaliście nas w napięciu do ostatnich minut. Tak, no myślę, no też jakby nie było, kibice po to przychodzą, żeby zobaczyć emocje na boisku i na pewno w ostatnich meczach ich dostarczamy. Więc na pewno też przyjdzie czas na mecze, że będziemy pewniej wygrywać kilkoma bramkami. No na razie się musimy wymęczać te zwycięstwa, ale najważniejsze, że wygrywamy. Czy Iwan teraz będzie strzelał rzuty karne w każdym spotkaniu? To już myślę pytanie bardziej, nie wiem, do trenera. Miał dwa karne w meczu, oba strzelił. Także tutaj myślę, nie ma wątpliwości, że jest pewnym ich wykonawcą, także ja nie widzę powodu, żeby to zmieniać. Ale oczywiście trenujemy te rzuty karne na treningach i kto jest w dobrej dyspozycji, ten jest wyznaczony do strzelania. To dzisiaj jeszcze macie czas na świętowanie, natomiast rozumiem, że jutro operacja Krakowie. Tak, no myślę, że nawet nie ma czasu na świętowanie. Jutro rano już mamy regenerację w Myślenicach i tak naprawdę jutro się już od regeneracji zaczynają przygotowania na Krakowie, więc myślę, nie ma tu żadnego czasu na świętowanie, odpoczynek i musimy być gotowi na sobotę.